Cześć, jestem Mateusz Słupmania z kolejnym filmie, a dziś trochę o magicznych dywanach, mianowicie o cover grip. To są właśnie takie koce, dywany, które sobie możemy rozłożyć na daną podłogę, tam gdzie wykonujemy na przykład zlecenie, która nam właśnie zabezpiecza przed wilgocią, przed jakimś farbą, która nam się wyleje, skapnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda? To właśnie, no ja nie będę teraz rozkładał, bo też zanim ja to złożę, to się zejdzie, bo to akurat ta jest 2x3 metry, no to już ta największa, bo są trzy wymiary, metr na 2 metry, 2 chyba na 1,5 i 2x3, jakoś tak. Ale zresztą to wszystko jest na iberfix.com, czy jakoś tak, zaraz wam powiem dokładnie, covergrip.com, o. Zresztą to wszystko znajdziecie, piszecie covergrip i wam się wyświetli to tam, o, już się poprawię. Z tego co każde koło 100 zł kosztuje i powiem wam, że ja na początku byłem taki nie za bardzo tego przekonany, ale jak zobaczycie zaraz po filmach, które wam wrzucę, to jestem zadowolony. Jeszcze nie wiem, muszę gdzieś, a tu jest druga, o. Tu jest schowana druga. O, z remontu na remont się jeździ. I o, tak to wygląda właśnie, to jest tam mniejsze, to mogę pokazać, o, zobaczcie, ona jest poprawna. Ta akurat mi teraz też służyła, bo w samochodzie wiozą opony i zawsze się jakieś kartony wykładało czy coś. A ja wymyśliłem, przecież to można spokojnie sobie rozłożyć i tak samo potraktować jako koc. Kolejna rzecz, to od tyłu ma takie kropki antypoślizgowe, że jeżeli sobie położycie na płytki, na parkiet, to to się nie przesunie, tak jak karton czy folia. To jest też bardzo, bardzo fajną zaletą, bo po prostu jest antypoślizgowe. I co? W sumie to tyle. Tak to o, się prezentuje, sobie rozkładacie, zarzucacie. No i o. Taki bajer. Dobra, nie zabieram wam więcej czasu, także co? Zobaczcie sobie, jak to wygląda w praktyce. Stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. Cause the cold air is calling and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never. It's been so hard. Don't know I wanted to stay caught up so far. No i co? Ja właśnie wracam z zakończonego zlecenia. Widzicie, tu jest wszechobecny bałagan. Cover grip ze mną przyjechał.
Zaraz wam wrzucę zdjęcia, w czym on mi tam pomagał, bo w sumie nie zabezpieczał bezpośrednio pomieszczenia, w którym ja pracowałem, tylko przedpokój, tak? Bo jednak w tym pokoiku nie było zbyt za dużo miejsca, żeby cokolwiek trzymać i wszystko było w przedpokoju. Jak widzicie, pobrudzony, usyfiony, ale powiem wam, naprawdę zdał egzamin, bo no fajnie zabezpieczał. I pierwsze co powiem wam, że byłem zaskoczony, że te kuleczki antypoślizgowe działają. Bo to naprawdę była rewelka. Dobra, a teraz co? A, dobra, krzywo złożyłem, trudno. Teraz co, zabieram i jadę z tym do pralki. Wypierzemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po praniu. W sumie pierwszym. A następne też pokażę. A co? I co, moim zdaniem warto sobie to zakupić. Jak widzicie, ja mam dwa takie komplety. I myślę jeszcze właśnie na przyszły rok sobie dokupić tą taką metr na 2 czy metr na 3 metry. Już nie pamiętam dokładnie tych wymiarów. Bo ona mi się fajnie sprawdzi, jak są bloki z wielkiej płyty, jak się remonty robi, są korytarze. Znaczy korytarze, przedpokoje. I to jest właśnie taki odcinek i często to jest ciężko zabezpieczyć czy coś. No wiecie, to nie są... znaczy są też wielokrotnego użytku w takim sensie, że na cały remont je rozkładamy. Tylko, że mi byłoby zwyczajnie szkoda, że na przykład robię gładzie, malowanie, wszystko i wszystko to na to leci. To ja bym bardziej to... Chociaż tam też do tego się nada, ale u mnie to przede wszystkim jest na jakieś tam, wiecie, szybkie malowanie, trzeba wejść, pomalować, zabrać się. Zresztą to też było na filmie widoczne. Czy na przykład, wiecie, jakieś montaże, rozłożyć się z czymś, to też nie musicie kartonu z rolki wyciągać, tylko taki elegancki kocyk sobie rozciągacie, stawiacie sobie skrzynki, wyjmujecie narzędzia i jest porządek. Znaczy fakt, wiem, wiele osób napisze, że a to zwykły koc się ma, a to. Ale to jest alternatywa właśnie dla takiego koca. No i co, takie moje zdanie, ja nie mam do tego żadnych zastrzeżeń. W pralce się fajnie pierze. Też chyba był film dobrze. Powinien tam być, się znaleźć właśnie przed tym, co teraz mówię. A jak się nie znalazł, to znaczy, że gdzieś zaginął. Dobra, nie zajmuję więcej czasu. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, to Szlupmat. Cześć!